Szczęść Boże, kochani. Witajcie przyjaciele oblubieńca. Witajcie dzisiaj na konferencji w takiej, a nie innej formie. Kiedy to nagrywam, to jeszcze jestem u siebie, ale kiedy to oglądacie, to już siedzę sobie na Śląsku i gadam młodzieży o Bogu. Więc przy okazji proszę Was o modlitwę. I pozdrawiam i mam nadzieję, że macie dobre spotkanie. Dzisiejsza konferencja to konferencja o trudnych relacjach. No musiał przyjść ten moment, kiedy poruszamy trudną rzecz, jaką są trudne relacje. Prędzej czy później, jak wchodzimy w bliskie więzi, to pojawią się w naszym życiu ludzie po prostu trudni. I mówiąc o trudnych relacjach, mamy na myśli tych ludzi, którzy są bliżej nas, ale też ludzi randomowych, ludzi, którzy są od nas trochę dalej, z którymi od razu może nie tworzymy małżeństwa albo wielkiej przyjaźni, no ale po prostu żyjąc będziemy trafiać na trudnych ludzi. Tego się nie da uniknąć. Jednak ważne jest to, jak reagujemy na tych ludzi, jak sobie radzimy, jakie mamy do nich podejście. A jedno z najważniejszych podejść, sposobów podejścia do tych ludzi, no to jest sposób Jezusowy, kiedy Jezus mówi o tym, żeby kochać swoich nieprzyjaciół. I oczywiście nie chodzi o naiwną miłość. Nie chodzi tutaj o to, żeby do wszystkich się głupio uśmiechać, jak głupi do sera i do wszystkich czuć nie wiem jak wielkie emocje. Tylko niech może punktem wyjścia będzie dzisiaj to, że kiedy Jezus zaprasza mnie do relacji, kiedy zaprasza mnie do dobrego tworzenia więzi, no to też do właściwego postępowania wobec tych ludzi trudnych. Podręcznik we wstępie dzisiaj mówi, że szczytem miłości chrześcijańskiej jest miłość nieprzyjaciół, coś by w tym było. To, na ile jesteśmy dojrzali, zależy od tego, jak też kochamy tych ludzi trudnych. Miłość to też w ramach pewnego wstępu oczywiście nie polega na tym, że wobec wszystkich mamy nie wiem jak wielkie, piękne uczucia. Można kogoś kochać, a czuć w sobie nienawiść jako emocje, jako takie poruszenie. Można kogoś kochać, a czuć też obrzydzenie. Miłość w zasadzie jest pewną postawą. Wobec ludzi trudnych też możemy stosować określoną postawę. Jesteśmy do tego zaproszeni, żeby kochać ludzi swoim wyborem, a nie tylko emocjami. Bo gdybyśmy kochali tylko emocjami w ogóle, no to miłość nieprzyjaciół nie byłaby możliwa. No bo jak można kochać kogoś, wobec kogo mam trudne, negatywne, nieprzyjemne uczucia? No, nie dałoby się. Na każdą trudną relację warto znaleźć mądry sposób i podręcznik dotyka tylko niektórych sposobów radzenia sobie, niektórych typów trudnych ludzi, na których trafimy. I myślę, że też każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby po prostu próbować samemu. Jeśli masz w swoim życiu trudnego człowieka, to musisz znaleźć swój sposób na to, żeby sobie z nim poradzić. To, co było w tym tygodniu, niech będzie dla ciebie pewną inspiracją, pewnym zaproszeniem do tego, żeby temat podjąć i popatrzeć na tych ludzi trudnych jako na pewne wyzwanie. Wyzwanie, które można podjąć. Można oczywiście też uciekać od tematu i udawać, że się nic w moim życiu nie dzieje, ale jednak mogę wybrać mądrzejszy sposób. Bo myślę, że trudne relacje są też ważnym elementem naszego życia. Ważne jest to, jak na nie reagujemy. Dobrze jest też popatrzeć na ten temat tak z dwóch stron, że dla mnie może ktoś być trudny, ale to ja też mogę być dla kogoś trudny. Ten podręcznik głównie się skupiał na tym, że to my możemy spotkać kogoś, kto jest egoistą, kogoś, kto jest wampirem emocjonalnym, ale niestety mogę też odkryć, że to ja jestem taką trudną osobą. Jeśli na przykład to odkrywasz w wyniku słuchania tej konferencji czy tej formacji, to też nie ma co się walić po głowie, nie ma co się przerażać, tylko po prostu wziąć temat na tapetę i coś z tym zrobić. Byliśmy też zaproszeni do tego, żeby popatrzeć może na trudne, takie lekko patologiczne kawałki w nas, które sprawiają, że po prostu innych ranimy. Jeśli sobie w sobie odkryłeś coś trudnego, nie wal się po głowie, tylko przyjmij to jako część ciebie, która wymaga przepracowania, która wymaga zalania uwagą, zalania miłością. Nie? To tak może propos wstępu. 5 punktów, tak jak 5 dni formacji. Pierwsza rzecz, miłość nieprzyjaciół. No, my jesteśmy otoczeni nieprzyjaciółmi. Może nie od razu takimi, którzy nas hejtują na każdym kroku albo podrzynają nam gardła, ale jesteśmy otoczeni przez ludzi, których po prostu nie lubimy. Przez ludzi trudnych, przez ludzi zaburzonych, przez ludzi z totalnie innego świata niż ja czy ty. Ludzi, którzy po prostu są dla nas wyzwaniem. Musielibyśmy się zamknąć głęboko w piwnicy, żeby na takich ludzi nie trafić. I takich ludzi spotkasz w kościele,
spotkasz we wspólnocie, może w tej, w której jesteś też, spotkasz w pracy, na uczelni, w swojej rodzinie, z taką trudną osobą może, nie daj Boże, się ożenisz albo wyjdziesz za mąż. No trudni ludzie są po prostu obok nas. Ja też mogę być trudną osobą. W związku z tym no nic dziwnego, że Jezus porusza taki temat. Jezus nie patrzy na życie przez różowe okulary i widzi, że ci, którzy za Nim idą, będą po prostu spotykać się z ludźmi, którzy bolą. Ludźmi, którzy są wyzwaniem. Kochać nieprzyjaciół, do czego zaprasza Jezus, to jest w ogóle jeden z fundamentów Jego nauki. To oczywiście nie znaczy mieć pozytywne emocje. To nie znaczy mieć motylki w brzuchu. Kochać to chcieć dobra, nawet jeśli ktoś wzbudza we mnie odrazę, obrzydzenie. Kochać to znaczy przyjąć odpowiednią postawę, postawę, w której ja decyduję się na to, żeby kogoś nie niszczyć. To znaczy już kochać. Nie mylmy, kochani, miłości z emocjami. Emocje mogą być dobrą przyprawą do jakiejś relacji, do naszego życia, ale emocje nie są wyznacznikiem tego, czy kochamy, czy kogoś nie kochamy. Można mieć wielką zajawkę emocjonalną wobec kogoś, a można go niszczyć. I to wcale nie znaczy, że go kocham, bo tak czuję, nie? Więc to też warto sobie gdzieś z tyłu głowy mieć, że kochać to znaczy chcieć dobra dla kogoś, nawet jeśli na to kompletnie nie zasługuje. W taki sposób w ogóle kocha Bóg. I pytając się, po co mamy tak kochać, no to warto poszukać motywacji. Ja myślę, że między innymi po to, że jesteśmy zaproszeni, żeby kochać jak Bóg. A Bóg tak właśnie kocha. O tym zresztą niedawno była Ewangelia w niedzielę. Że Bóg kocha bez względu na to, czy ktoś jest fajny, czy niefajny. Bóg sobie nie kategoryzuje. A jesteśmy zaproszeni do tego, żeby robić swoje serce na wzór serca Ojca, wzór Jezusa. Miłość nieprzyjaciół też nas po prostu rozwija. Trudne osoby, trudne relacje stają się dla nas przestrzenią niezłego rozwoju. Często to właśnie ta najtrudniejsza osoba może mnie dużo nauczyć o sobie, o mnie. Może też mnie nauczyć dużo w ogóle o ludziach, o relacjach, o tym, jak je tworzyć albo nie tworzyć. Więc też warto popatrzeć na to, jako na pewną sferę, przestrzeń rozwoju. I też warto kochać nieprzyjaciół, bo to zabija w nas nienawiść. Nienawiść jako pewną postawę, nie tylko uczucie, ale pewną postawę. No my z natury, było o tym niedawno, lubimy hejtować zamiast budować. Decyzja, że będę dla kogoś dobry pomimo wszystko, no powoli we mnie kruszy te pokłady egoizmu, nienawiści, uprzedzenia, czy czego jeszcze, co tam się może znaleźć. I dobrze jest się zapytać też na początku, może tej konferencji, już w sumie nie na takim początku, jaka relacja w moim życiu teraz jest dla mnie trudna, dlaczego jest trudna i co z tym zrobię, co z tym mogę zrobić, jak sobie do tej pory z tym radziłem i czy przypadkiem moje sposoby radzenia sobie nie były po prostu złe. Złe, czyli niedojrzałe. Złe, czyli nie przynoszące dobrego efektu. Bo uwaga, radzić sobie z trudnymi ludźmi nie znaczy robić z siebie ofiarę, nie znaczy być w cudzysłowie Matką Teresą, która wszystkim robi dobrze. Jeśli uważnie czytaliście te dni formacji, to zobaczyliście, że miłość trudnych ludzi wiąże się czasem z bardzo określoną postawą, taką wręcz twardą z naszej strony, na przykład jak stawianie granic. Mogę kogoś kochać, stawiając mu granice, granice jego nienawiści, granice jego złości, granice jego negatywnych wpływów na mnie. To jest dobrze sobie zadać pytanie, jak ja sobie radzę, czy radziłem do tej pory z trudnymi relacjami, co bym chciał w tym zmienić. Osobą trudną, czy typem osoby trudnej, którą mogę spotkać, albo nie daj Boże, mogę być nią sam ja, jest tak zwany bierny agresor. Albo inaczej, mistrz szpilek. To taka osoba, która z zewnątrz próbuje udawać, że jest po prostu chodzącym barankiem, ale jest tak naprawdę wilkiem w owczej skórze. Osoba, która nie potrafi przeżywać świadomie, wprost, otwarcie swoich emocji, swojej agresji, swojej złości. I to bardzo tłumi, ale prędzej czy później ona wychodzi, ona wywala. To nie jest możliwe, żeby ukryć w sobie agresję. Jeśli coś przeżywam naprawdę trudnego, no to prędzej czy później albo wybuchnę, albo będę powoli ludzi tak po prostu ciachał swoją agresją. Jeśli mam w życiu taką osobę, no to ona co robi? Zatruwa mnie swoją agresją, niszczy mój pokój. I robi to bardzo subtelnie. Taka osoba przez to, że sama nie radzi sobie z agresją, to zaprasza do tego, żebyś ty sobie z nią nie radził.
Bierny agresor, mistrz szpilek, po to cię kłuje swoją złością, żebyś ty stał się złośliwy. Typowe zachowania macie wyszczególnione w podręczniku. Rzucę teraz okiem, tylko krótko przypomnę. Warto sobie to przeczytać i do tego wrócić. Bierny agresor na przykład uwielbia ignorować obecność, twoją obecność, twoje wypowiedzi, nie odpowiada na twoje przywitanie, traktuje cię jak powietrze. No, szlak go trafia, kiedy cię widzi, ale nie daje tego znać w sposób bezpośredni, ale na przykład udaje, że nie ma człowieka w pokoju. Jak ktoś nas rani, w ogóle to tak często reagujemy. Zamiast powiedzieć wprost, zraniłeś mnie, no to próbujemy tak pokątnie dać znać, nie cierpię cię. Bierny agresor unika relacji, nie przychodzi na spotkania, nie odbiera telefonów, potem udaje, że się nic nie stało, jak już zapyta, albo udaje, że nie ma problemu. Zrobił ci krzywdę i udaje, że nie ma problemu. Taka osoba też się potrafi obrażać bez powodu, stosować tak zwane ciche dni. Ciche dni to są bardzo agresywne dni. Milczenie, ktoś mi kiedyś powiedział, jest objawem agresji. Milczenie potrafi być nośnikiem naprawdę wielkiej złości. Bierny agresor uwielbia atakować innych swoim milczeniem. Mistrz szpilek wykorzystuje też twoje słabe strony i za wszelką cenę stara się stawiać na swoim. Bo to jest ważne, to co on myśli. I będzie cię niszczył, jeśli ty myślisz inaczej. Jak sobie radzić z taką osobą? Ja myślę, że po pierwsze trzeba postawić mur. I uwaga, stawianie murów w relacji tej trudnej jest znakiem miłości. To znaczy, że ja nie pozwolę sobie na to, żeby te muchy w nosie, które osoba ma, wpływały na mój nastrój. Najpierw dobrze jest to zrobić w swojej głowie i powiedzieć, nie będę w to wchodził, w ogóle nie będę się tym zajmował, nie będę tego roztrząsał, dlaczego się nie odzywa, albo czy mógłby się odezwać. No w ogóle nie będę się tym zajmował. Stawiam pewien mur, też tak w swojej głowie. Ważne, żeby nie pozwalać sobie wzbudzać poczucia winy. Mistrz szpilek uwielbia to robić, pokazując, że to jest twoja wina, że on jest zły. To nieprawda. Dobrze sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście poczucie winy, które w sobie odczuwam, rzeczywiście ma podstawy w rzeczywistości. Bo ja mogę oczywiście też w niedojrzały sposób reagować. Nie każde poczucie winy jest prawdziwym poczuciem winy. Nie mówi prawdy, nie mówi o rzeczywistych zaniedbaniach z mojej strony. Czasem dobrze jest ograniczyć kontakt. Ważne, żeby też po prostu nie dać się gwałcić takiej osobie, za przeproszeniem, nie sprzedawać się. O Jezu, co się dzieje? Czemu ta kamera? Oj, pozwólcie, że... O. Widzicie, tak to jest, jak się nagrywa. Dobra, jest lepiej. Ważne, żeby no, nie dać, nie puszczać swojej wolności, by zaspokoić tę osobę. I pytać, czemu się gniewasz, co mam zrobić, żebyś się nie gniewał. Zrobię wszystko, żebyś się nie gniewał. No czasem ta osoba sama musi przepracować swoje problemy. Nie jesteś ty od tego, żeby te problemy przepracowywać. Pamiętajcie, granice są dobre. Wobec trudnych osób granice są dobre. Drugi typ osoby, którą mogę spotkać, albo nie daj Boże nią być, to jest emocjonalny szantażysta. Człowiek, który po prostu jest wampirem emocjonalnym, który uwielbia wykorzystywać swoje i twoje emocje do tego, żeby cię niszczyć, wykorzystywać i robić po prostu po swojemu. I to w ogóle wykorzystywanie emocjonalne to jest przejaw jakiejś skrajnej niedojrzałości w nas. Wykorzystywanie uczuć drugiej osoby dla własnej gratyfikacji szczęścia jest po prostu cholernie niedojrzałe. I to nie powinno być miejsca. Nie da się też zbudować dojrzałej relacji, jeśli ktoś po prostu tak mnie traktuje i jest wobec mnie takim wampirkiem emocjonalnym, nie? Przykłady zachowań emocjonalnego szantażysty. Na przykład stosuje karę za nieposłuszeństwo. Jeśli nie działasz tak, jak on by sobie życzył, to mówi, zabiję się. Jak nie zrobisz tego czy tamtego, to ja sobie po prostu zrobię krzywdę. No, straszny szantaż. Wielu ludzi temu ulega, byleby ta osoba nie zrobiła sobie krzywdy. Inny przykład jego zachowania to jest rzucanie odpowiedzialności na ciebie. Mówienie takich przekazów typu, to twoja wina, że tak się czuję i to przez ciebie tak się czuję. Powinieneś zrobić coś, żebym czuł się lepiej. Wykorzystywanie też cudzych lęków. Często taka osoba bardzo dobrze wyczuwa, co jest twoją słabą stroną i potrafi w to bardzo dobrze uderzyć. Jeśli na przykład wie, że jesteś zbyt uległą osobą, no to będzie to wykorzystywać, byleby tylko ty
byś się dostosował do jej oczekiwań. Inny sposób działania takiej osoby to jest robienie z siebie ofiary, żeby wzbudzić troskę. Nikt mnie nie kocha, tak jak osioł ze Shreka. Robienie z siebie takiego właśnie osła. Jestem najbardziej pokrzywdzony przez życie. Nikt się mną nie zajmuje. Nikt się nie chce mnie pokochać, zatroszczyć się mną. No to jest niedojrzałe. I to jest często... Często przyjmuje to formę emocjonalnego szantażu. Co robić, jak sobie radzić z taką osobą? Albo jak ludzie ze mną sobie powinni radzić, jeśli takim jestem? No to znowu stawianie mądrych granic i zapytanie się siebie, czy ja chcę w takiej relacji być, czy ja chcę sobie pozwolić na to, żeby ktoś mnie po prostu emocjonalnie gwałcił i wykorzystywał. I też może szczerość, może czasem warto takiej osobie powiedzieć, ej, uważam, że to, jak do mnie mówisz, co do mnie mówisz, jest nie okej. Mnie tym krzywdzisz. Nie mów, że się zabijesz, jak się tobą nie zajmę, bo to jest po prostu, to jest nieuczciwe z twojej strony. Nie możesz tego ode mnie oczekiwać, że będę tańczył tak, jak ty mi zagrasz, albo tak, jak oczekujesz. Więc szczerość. I pytać się siebie, czego ja chcę. Czy ja rzeczywiście chcę w tej relacji takiego traktowania i czy ja w takiej relacji chcę być? Wielu ludzi odkryje, że nie. I bardzo dobrze. I dobrze jest pójść za tym pragnieniem i na nim opierać też swoje postępowanie. No i czasem też dobrze jest pogadać z kimś, żeby zobiektywizować ten problem, te relacje. Powiedzieć, nie wiem, terapeucie, psychologowi, przyjaciółce, księdzu, komuś bliskiemu o tej relacji, bo często trzecia osoba zobaczy, że jesteśmy po prostu szantażowani przez emocje drugiej osoby. Czwarty typ, no to osoba uzależniona. To jest bardzo wielki temat, temat uzależnienia, mechanizmów uzależnienia, ale myślę, że coraz więcej ludzi, których spotykamy albo z którymi wchodzimy w relacje bliższe, doświadcza jakiegoś typu uzależnienia. Najbardziej znany alkoholizm, narkomania, erotomania, hazard, ale można też być uzależnionym od patologicznych związków, bo łobuz kocha najbardziej. Można być uzależnionym od wielu rzeczy. Człowiek uzależniony to człowiek, który z jakiegoś powodu oddaje swoją wolność czemuś albo komuś, bo nie potrafi sobie w dojrzały sposób radzić. A jeśli nie jest wtedy w pełni wolny, to też jego zachowanie nie będzie dojrzałe i też nie będzie potrafił w relacji zachowywać się dojrzale. Dobrze jest tak popatrzeć też zdrowym okiem na osobę uzależnioną, że ona nie jest w stanie po prostu stworzyć zdrowej relacji i oczekiwanie, że to zrobi, jest po prostu naiwnością. Tak jakbyśmy oczekiwali od kogoś, komu urwało dwie nogi, że będzie biegał w maratonach, tak samo oczekiwanie od uzależnionej osoby, że będzie dojrzale wchodzić w relacje albo zawsze i wszędzie będzie to potrafić robić, jest po prostu naiwnością. Uzależniona osoba też tworzy w sobie różne chore mechanizmy obronne, byleby tylko nie zderzyć się z rzeczywistością i one bardzo mocno wpływają na drugą osobę, z którą jest w związku. Na przykład możesz takiej osobie mówić, ej, masz problem, no ta osoba będzie robić wszystko, byleby tylko pokazać, że to nieprawda. I to też po prostu będzie oddziaływać na jakość tej relacji, w której siedzi. Dobrze sobie też może poczytać, jakie mechanizmy obronne stosują ludzie uzależnieni. Osoby uzależnione też bardzo wpływają na osoby w relacji, bo je wciągają w swoje uzależnienie. I wtedy ktoś staje się współuzależniony, to znaczy też nie jest w stanie tworzyć już zdrowej relacji z tą osobą albo nawet z jakąś inną. Dobrym przykładem jest to na przykład, jak nie wiem, no wyświechtany przykład, nie? Matka ma syna, który ćpa, no to jej zachowanie często będzie uzależnione od tego, jak się zachowuje jej syn. I często będzie się po prostu podkładać pod to, czego ten syn oczekuje albo czego by chciał. Jakie są objawy uzależnienia? Tutaj znowu przychodzi z pomocą podręcznik, znowu rzucę okiem. Może w sobie te objawy widzisz w jakiejś relacji, nie od razu w jakiejś takiej mocno powalonej, ale po prostu w jakiejś relacji. Osoba współuzależniona na przykład jest bardzo rozchwiana emocjonalnie. Ja mogę po prostu już sam nie wiedzieć, co czuję i moje uczucia są zależne od tej osoby, co ona zrobi, jak się zachowa, co powie, czy zaćpa, czy zachleje, czy będzie trzeźwa dzisiaj, czy coś powie, czy nie powie. Taka relacja wpływa po prostu na taką gospodarkę emocjonalną. Nie jesteśmy w stanie normalnie po prostu już funkcjonować.
Osoba współuzależniona potrafi też być bardzo osobą kontrolującą innych. Łudzi się, że jest w stanie przejąć kontrolę nad życiem uzależnionej osoby, czyli takie mówienie, no ja go nawrócę, ja mu pomogę wyjść z alkoholizmu, ja będę nad nim czuwać, on sobie na pewno dzięki temu poradzi. No, myślę, że to bardzo rzadko się zdarza. Kontrola chorych ludzi nie prowadzi do, myślę, dobrych rozwiązań. Nadopiekuńczość, wyręczanie osoby uzależnionej w czynnościach, sprzątanie, spłacanie długów, łatanie jakichś pożyczek, które ktoś zaciągnął, na przykład ćpun na kolejną działkę, no to mama spłaci jego długi, no bo go kocha przecież i musi być dla niego dobra. No to nie jest objaw miłości akurat. No i wstyd, ukrywanie problemu przed innymi, życie w przeświadczeniu, że nie należy nikomu mówić o problemie. Jeśli jestem w relacji, w której ktoś jest uzależniony, to ja sam się zaczynam ukrywać przed światem, ukrywać przed innymi. Powoli idę na dno z tą osobą. Jak pomóc osobie uzależnionej, jeśli jestem z nią w jakiejś relacji? Znowu powtarzam po raz kolejny, stawiać mądre granice. Ale też przede wszystkim zająć się sobą, pamiętać, że to ja jestem w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za siebie, za swoje zbawienie, a nie zbawienie drugiego człowieka. To ty jesteś najpierw ważny. Nie ta druga osoba. Zająć się może też innymi relacjami. Nie uzależniać życia od jednej relacji. Udać się po pomoc do specjalisty. Zaprowadzić albo zachęcić tę osobę do terapii, ale też może samemu skorzystać. Nie oczekiwać, że ta osoba sobie poradzi przez to, że odmówi różaniec. Potrzeba terapii, potrzeba leczenia. Potrzeba leczenia psychiatrycznego. No nie można przed tym uciekać. Działać odwrotnie do tych zachowań, które przed chwilą powiedziałem. Nie pomagać uzależnionemu w jego uzależnieniu. Nie karmić kogoś taką naiwną miłością. Może się to kształcić propos uzależnienia i też po prostu się modlić. To w ogóle też w każdym przypadku, każdej relacji dobrze jest po prostu się modlić. Modlitwa naprawdę daje siłę do tego, żeby przetrwać trudne relacje. Więc no bardzo długi, szeroki temat. Nie będę się tu rozwodził. No i ostatnia rzecz, plotkarze. To są ludzie, z którymi się spotykamy, a na pewno takimi jesteśmy. Ja plotkuję, ty plotkujesz. Każdego z nas to dotyka. Dlaczego plotkujemy? Bo to jest łatwiejsze. Obgadywanie kogoś, obrabianie komuś tyłka jest łatwiejsze niż konfrontowanie się wprost. Ja kiedy się boję komuś powiedzieć coś wprost, to wolę go obgadać. Najlepiej z osobą, która też ma coś do powiedzenia na temat tej osoby. I wtedy tak nawzajem się utwierdzamy w tym, że ona jest zła, po prostu już potępiona i wymaga tylko hejtu. No ale jeśli ja spotykam takich ludzi na swojej drodze, to warto brać pod uwagę to, że ważne jest to, co o mnie myślę ja sam i co myślą ludzie, którym naprawdę ufam. Plotkarze często kompletnie nie mają pojęcia, co w sobie noszę. Nie mają pojęcia o walce, którą toczę. Sądzą z pozorów. Sądzimy z pozorów. Widzimy tylko to, co na powierzchni, ale nie widzimy tego, co człowiek nosi w sercu. Warto też tutaj pamiętać, że człowiek plotkujący też dużo mówi o sobie. Plotki, które rozsiewam albo które wzbudzam, często mówią o tym, z czym sam sobie nie radzę. To, co irytuje mnie w innych, jest też prawdą o mnie, albo może być prawdą o mnie. I choćby dlatego warto po prostu przestać. Warto też pamiętać, jak spotykam plotkarza albo nim jestem, że chodzi o to, żeby oceniać problem, a nie osobę. Ja nie jestem moim błędem, nie jestem moim grzechem. Nawet jeśli bym zrobił największy syf na świecie, to ja nie jestem grzechem. Ja zgrzeszyłem, ale nie jestem grzechem. Kiedy ktoś to mnie ocenia, no to właśnie mnie ocenia, a nie moje postępowanie. Jak sobie radzić z plotkarzami? Nie przejmować się ich gadaniem. A jeśli odkryję, że bliska mi osoba jest kimś takim, postawić mur, a może relację zerwać. Powoli ląduję, bo kończy się czas nagrania i za chwilę muszę lecieć na mszę akademicką. Kochani, kochać trudnych ludzi, to znaczy mądrze ich kochać. To, co powiedziałem, to są tylko pewne inspiracje, pewne przesłanki, ale coś, co ja bardzo mocno odkrywam, to bardzo ważne jest to, żeby stawiać granice, żeby się nie bać tego robić. Żeby nie dać się ludziom gwałcić, nie dać się ludziom niszczyć. Nie być kimś, kto w imię jakiejś źle pojętej miłości chrześcijańskiej daje się innym niszczyć.
Możesz pokazać komuś miłość właśnie przez to, że powiesz mu coś trudnego, że postawisz mu granicę, że może zerwiesz jakąś toksyczną relację, no nie wiem. Może warto o tym też pogadać dzisiaj na dzieleniu albo z kimś po prostu pogadać w życiu. Jakie relacje trudne w życiu mam, jak sobie z nimi radzę, jakie złe mechanizmy radzenia sobie zauważam w sobie i co bym chciał w sobie zmienić. I na koniec jeszcze cytat z Franciszka. To jest na koniec tego podręcznika tego tygodnia. Jeśli żyjemy wzburzeni, zarozumiali wobec innych, to w końcu stajemy się zmęczeni i wyczerpani. Ale kiedy postrzegamy ich ograniczenia i wady z czułością i łagodnością, nie czując się doskonalszymi, możemy im dopomóc. I unikamy marnowania energii na bezużyteczne narzekania. Dla świętej Terezy z Lizie miłość doskonała polega na tym, by znosić wady innych, by nie dziwić się wcale ich słabością. Nie dziw się temu, że ludzie są trudni, popierdzieleni, powaleni. Stawiaj mądre granice. Wykorzystuj mądrze swoją energię i decyduj, w jakie relacje chcesz wchodzić. Jeśli jakaś relacja cię męczy, bo jest trudna, to znaczy, że wymaga jakiegoś nowego podejścia. Dobre relacje nie męczą, a przynajmniej nie w takim patologicznym sensie, jak była o tym dzisiaj mowa. Dobre relacje karmią, czasem eksploatują, ale jednocześnie karmią. Niedojrzałe, toksyczne relacje sprowadzają nas na dno. I to tyle. Mam poczucie, że nie wszystko powiedziałem, że też nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem. Ale ufam, że chociaż trochę ci to pomoże. Zachęcam do dyskusji, do refleksji i dzięki za wysłuchanie. I pozdrawiam was. Życzę wam dobrej części spotkania, dalszej części. Pogadajcie o tym, co było na konferencji, wymieńcie się swoimi doświadczeniami i tam czasem mnie omadlajcie. Choćby dzisiaj. Dobra, kończę, bo już mam dość. Ile można? Pozdro, przytulam do serca, błogosławię na odległość. Trzymcie się.